Witam i bardzo mi miło, że ojciec pułkownik zgodził się na tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Zaczęło się bardzo, powiedziałbym, prymitywnie, prosto. Było bardzo dużo w 1964 roku, kiedy przybyłem do Krakowa, obrazów ze wschodu i zapragnąłem dla nich zrobić odpowiednie miejsce, bo leżały w fatalnych warunkach i niszczyły się. Wszystko jest tak wielką rewelacją, że po prostu zmieniło historię całego Krakowa. W tym wszystkim ja widzę rzecz następującą. Architektura, ja się tu powołam aż na Cervantesa, który w jednym ze swoich opowiadań przypisywanych jemu powiedział, że architektura jest futerałem, jest skorupą na ludzkie życie, obyczajowość. I to tak ojciec tę architekturę postrzega i to jest bardzo nowoczesne spojrzenie. Właśnie mowa o tym, jak żyli, jak właśnie mieszkali. W ten sposób, oglądając te rzeczy, widzę od razu, jak mogli spędzać wieczory, jak mogli żyć. Bo to jest... A nie było ani radia, ani telewizji, ani gazet. To oni się zbierali na wiadomości. Proszę Państwa, ja uważam, że moja rola w tym programie lub w cyklu programów zakończyła się. W tej chwili korzystajmy z wiedzy księdza pułkownika. Niech on zaprezentuje to, co uzna za stosowne. Ja chcę tylko powiedzieć, że to, co zobaczymy, należy do cymeliów nie tylko polskich, ale europejskich i światowych. Dziękuję Państwu. Wobec tego pozostawiam księdza pułkownika z tą ekipą. Bóg zapłać za to spotkanie. Myślę, że trudno sobie wyobrazić lepszą prezentację tego wybitnego człowieka, z którym dzisiaj się zetkniemy. Profesor Zin też odszedł i mam nadzieję, że patrzy na nas i ojciec Adam i profesor Zin z zadowoleniem. Witam Państwa serdecznie w ten, można powiedzieć, to spotkanie, które jakby jest i to jest cenne, bez jakiejś rocznicy, przed wakacjami. Będziecie się Państwo rozjeżdżać w różne miejsca, będziecie Państwo oglądać różne miejsca w Europie, w Polsce. Pamiętajcie o tym człowieku właśnie przed wakacjami. Z nami są trzy znaczące osoby. Pierwszym jest ojciec Józef Puciłowski, brat zakonny ojca Adama Studzińskiego, historyk, którego poprosimy o to, żeby podzielił się z nami paru słowami dotyczącymi posługi ojca Adama i tego, jak go znał. Profesor Naremski jest pewnie Wam znaną postacią. Można powiedzieć, że profesor uniwersytetu, o którego zapytamy o to, jak było i po co żołnierze mają kapelanów. A myślę, że na zakończenie Włodzimierz Wowka-Brodecki, ułan, ale jednocześnie aktor, przeczyta nam kilka wyimków z pamiętnika ojca Adama Studzińskiego. Zaczniemy od, poprosimy ojca o refleksję i o słów kilkoro na temat ojca Adama. Przede wszystkim ja bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Troszkę się czuję nieswojo, bo jestem żołnierzem, nigdy nie byłem. I to, co mam do powiedzenia ojcu Adamie, być może nie będzie w takim duchu, jakim, kto wie,
organizatorzy się spodziewali. Parę słów o sobie, padło już, że jestem historykiem zawodowym. Jako taki wstąpiłem, mając lat 41, trzeba zwariować, do zakonu. To był 81 rok, stan wojenny. Zanim się dostałem do Krakowa, to trochę czasu upłynęło. No i w Krakowie właśnie poznałem ojca Adama. Nie jest ważne, potem moja kariera na Węgrzech jako wicekarierze generalnego, czas przerwy z Krakowem. Mówię o tym dlatego, bo ja codziennie ojca Adama nie widziałem. Do Polski na stałe wróciłem w 2004 roku, cały czas wykładając, będąc złożony ze Szczecina, a potem z Węgier samochodem na wykład. Jednego żałuję, od tego zacznę, że nikogo nie udało mi się z moich uczniów namówić, gdy napisała pracę magisterską, na różne tematy pisali, właśnie ojcu Adamie. Podejrzewam dlatego, że ta postać wielu przerastała, gdy idzie o świadomość, kto to jest. Zarówno to, co mówi profesor Zin, jak i świadomość, że ten człowiek jest wśród nas, w Krakowie. Powiem tak. Na co dzień, był strasznie szorstki. Nieprawdopodobnie szorstki. I jak się rozmawiało, może do świeckich nie. W stosunku do nas tak. Ja kiedy zapytałem ówczesnego prowincjała ojca Edwarda Walentego Potworowskiego, tylko taki hrabia wielkopolski, że świętej pamięci, to ojcze prowincja. Przecież on jest niemożliwy, zawsze musi być tak, jak chce. Na co Potworowski był strasznie łagodnym człowiekiem moim. No bo wiesz, tak popatrzył, ale, wszystko zaczęło, ale. By nie przetrwał. No to prawda. To była jedna rzecz, taka szorstkość. Później, kiedy badałem nasz zakon od strony TW, tajnych współpracowników, kiedyś odnalazłem jego teczkę, która okazała się odróżniała Oksmero, ale nic mi nie powiedział, to też charakterystyczna. I ja przychodzę do niego, czy ojciec zdaje sobie sprawę, że tych ludzi, których ojciec wierzował, pogłosował ślubą, przedtem chcił z polecenia kardynała Wyszyńskiego, że te dokumenty, kilkadziesiąt dokumentów, zostało sfotografowanych, nie wiem, czy przez KGB, czy przez UB, i że one są pipenia. Patrzę, on się zrobił nieswoje, taki zupełnie nie jego typie. Taty, wiesz, jaki ja jestem głupi. Człowiek nie chciał zaprzeczyć, skoro taki człowiek mówi o sobie. I powiedział, wiesz, jak ja im mogłem zaszkodzić. I to było bardzo piękne z jego strony. Ogromny, jak się potem pod tą szorstkością, była wrażliwość, no bo wiadomo, że ci ludzie na pewno mieli ogromne nieprzyjemności, że wdali się z księdzem z Polski i śluby, chrzty i wszystko inne. I wtedy wyszedł cały Studziński. Żałuję jednego, oczywiście Państwo mogą mi zadawać pytanie, bo ja wziąłem ze sobą książkę Dominikania o prawdzie, studia interdyscyplinarne, to jest moje takie krótkie studium moje na temat właśnie, jak jedło nasi inwigilowali TW w zakonie. No ten artykuł nie złudził wszystkich entuzjazmu, ale pamiętam, że już taki był słabawy, ale oczywiście udawał, jak ktoś pamięta, jak został mianowany generałem, przecież chodziło o lasce. A przeszedł przed kompanią obronową jak nic. Ta laska brzmi dziwnie, nie była w klasztorze potrzebna. Myśmy za nim nosili laskę. Co to nie ma, ale chodzi o taki o. To znaczy rozmierzam, żeby skończyć ten wątek. Mianowicie, ja mu mówię, czy ojciec wie, że na ojca donosił, który bardzo ważny w Kościele Polskim.
i rzekł: ten człowiek, ten chłopiec, nie mogę. Jak raz powiedzi mi powiedz, nie mogę. Proszę wyobrazić, ja po trzech dniach wracam z jakiegoś wykładu skończyć, a się dowiedziałem, że to nic się umarł. Pomyślałem sobie, oni tam za światach się dogadają z tym TW i przyda się żołować, bo nie powiedział. Proszę sobie wyobrazić, tu panowie, którzy są wojskowymi, to lepiej wiedzą niż ja, że ten ktoś doniósł do ojca Stylińskiego, będąc w jednym pastorze z nim w 1957 roku, że Stryliński był związany z drugim oddziałem. Przed 57 rokiem, proszę mnie skorygować, o ile wiem, ludzi związanych z dwójką raczej rozstrzeliwano albo wieszano, zależy kto to był. Otóż tylko chyba dlatego nic się ojcu Stylińskiemu nie stało w 57 roku, bo co dopiero był październik. Teraz krótko donosił, był wysokiej klasy uczony. To nie był przypadek, wiedział, co mówi. Więc jeżeli Studziński miał, przepraszam, że nie wiem, mówiąc ojciec, czy generał, czy... No bo my w naszym gronie też nie tytułujemy się strzelby. Myślę, że ten człowiek mógł to przeżywać jako osobistą tragedię, że z kimś takim był w jednym klasztorze. I dlatego żałuję, że mu tego nie powiedziałem. Ten ktoś nosił brzydkie imię, tak jak ja, TW Józef. Że ktoś śledzi prasę, znak tam nie objawnia. Kto to był? Tu daruję sobie. Znaczy, no, ktoś, kto miał świadomość, co mówi, komu mówi i dlaczego mówi. A mówił to generałowi Straszewskiemu, szefowi 4. Departamentu. Wiedział, komu mówi. Więc jeżeli po tym wszystkim ja patrzę jednak na ojca Stylińskiego post factum, po jego śmierci, bardziej czule niż go odbierają za życia, to właśnie między innymi dlatego. Dodam jeszcze, że oni, że ojciec Adami i ojciec Badeni, jakby to powiedzieć słowami Wojtek Kraśnickiego, między nimi była szorstka przyjaźń. No bo każdy był uparty na swój sposób. I doskonale pamiętam, jak ojciec Badeni kiedyś mówi tak. I zaciera ręce, nie mówię za co, trzymał książkę i mikrofon. Ciekawe, gdzie ten Studziński jest. Ciekawe. Za parę dni mówię, śniło mi się, to już chyba z czyśca wyszedł. Więc myślę, to było bardzo piękne, bo oni się lubili na swój sposób i oddawali sobie szacunek, choćby tak, już byli bardzo starzy. Ja z nimi odprawiam mszę świętą, bo u nas jest taki zwyczaj, jak ktoś jest chory, no to sobie siedzi na tym mszę ksiądz, podnosi rękę, kiedy trzeba, na przyistoczenie, albo stoi się obok. Pamiętam taki szczerze, tu stoi ojciec Hrabia Badeni, tu stoi jeszcze pułkownik Studziński. Oczywiście pułkownik Studziński, jak walnął kielichem, to mało. Czemu nie? To się zachowało. Na co Badeni wziął kielich, położył tam się. Popatrzyli się na siebie. Więc ja myślę, że to oddaje tego ducha naszego zachodniego też. My nie jesteśmy takimi słodkimi. Boże, jak to są uczniowie Franciszkanów, to przepraszam, ale Franciszkańców takimi słodkimi. My jesteśmy bardzo właśnie tacy. Ja też w tym momencie, że mówię bardzo serdecznie ojcu Studzińskim, ale wydaje mi się, że też mówię no z pewną zadzielnością. No. I gdyby kogoś, to ja nie mogę tej książki zostawić, myślę, że warto by do niej zajrzeć, do wnikania o prawdzie. I ostatni artykuł to jest mój, ujawniający w całości gehennę, jaką Studziński przeżywać musiał, a z którym się nie obnosi. Na koniec, jeśli mogę, dodam szczegół sprzed
krużganki to dziś są odnowione. Przecież jak Państwo bywacie u nas, to wiecie, są przepiękne. Znowu tam coś się robi, bo u nas ciągle coś się robi. Bodaj rok temu dzwoni do mnie archeolog, który no mówi do mnie zawsze ojcze Józefie, więc nie ma. Kto dzwoni? Ojcze doktorze, czy ojciec może do nas zejść? Jakie licho. Strasznie poważnie. Jak ktoś do nas wchodzi, to wie, przechodzi się przez furtę, skręca się tam po schodkach na dół. Oni tam odkopali jakąś dziurę. Ja nie znoszę archeologów od razu. Nie wiem, czego robią jakieś ludzie. Z 2 metry się wkopali pod ziemię i powiedzieli, że tam było wejście kiedyś do klasztoru. No, to było. Ja widziałem, jak nie było, to było. Proszę sobie wyobrazić, 2 metry pod ziemią odkryli skrzynkę żelazną, nową, a w tej skrzynce podpis Studzińskiego pod przyrzeczeniem na wierność PRL, bo przyjmował klasztor na służenie. Ale to musiał podpisać, natomiast wystawali, ojciec Adam tak się tego wstydził, co wszyscy księża musieli zrobić, bo masztowe wszystko. Ale tysięcy ludzi podpisywało takie bzdury, no. Tak się wstydził, że zakopał. To w życiu nigdy nie wyszło do kogo, przyszło do głowy tam kopać, w tym miejscu, no, na litość. A to właśnie świadczy o jego lepiej, że on jakoś miał to podpisać. No mówię, wszyscy to podpisywali i nikt sobie nie wie, no, to też, no. No człowiek do końca prawy, no. Przy tym myślę z takim swoistym też poczuciem humoru, no bo jak, proszę Państwa, ja jakieś pytania, zwłaszcza młodzi, to służę oczywiście nie tajemnicą odpowiedzi, ale wszystkimi innymi szczegółami mogę służyć na temat ojca Adama i jego cudzysłowie dziwactw, jego nieprawdopodobnie twardego charakteru i taki właśnie podmoszalskim tym, że był bardzo świetny, mądry, bardzo dobry człowiek, wierny Panu Bogu. I chyba tyle. Tak jest. Proszę Państwa, jeżeli macie precyzyjne pytanie do ojca Józefa, to bardzo proszę. Jeżeli coś Was zaniepokoiło, albo coś chcecie wiedzieć teraz, tu i szybko, to pytajcie, bo przechodzimy dalej. Wszystko było jasne. Wszystko było jasne, dziękuję. Patrzcie teraz na ten ekran, a potem oddamy głos Panu profesorowi. Film. Nazywam się Wojciech Narębski. Ja jestem ostatnim żyjącym w Polsce już żołnierzem, który służył w tej samej kompanii, co niedźwiedź Wojtek. Trafiłem do tej kompanii przez sowieckie więzienie, aresztowany jako 16-latek. Potem wstąpiłem do armii Andersa, co mnie uratowało życie. I znalazłem się w Palestynie wreszcie, gdzie spotkałem się z Wojtkiem Dużym. Dlatego nazwano mnie Wojtkiem Małym. Wojtek był naszą maskotką. Dla nas, żołnierzy tułaczy, będących daleko od Polski, daleko od rodzin, posiadanie takiego niezwykle sympatycznego zwierzęcia podnosiło nasze morale, podnosiło nasze uczucie, całą ulgę w tym rozstaniu się z ojczyzną i z rodziną. I dzięki temu wszyscy się go ogromnie lubili. On nawet pomagał nam czasami, ponieważ moja kompania, zadaniem jej było dostarczanie zaopatrzenia, w tym i amunicji, do pułku artylerii ciężkiej 2. Korpusu generała Kersa. I Wojtek, który jako zwierzę lubił naśladować nas, pomagał nam często w dźwiganiu ciężkich skrzyń z pociskami.
Także wspominamy go wszyscy niezwykle serdecznie i jako naprawdę prawdziwego przyjaciela, prawdziwego żołnierza Rzeczypospolitej. Usłyszeliście Państwo, albo Pan Profesor Narewski z tego ekranu przedstawił się sam. Doświadczył tego wszystkiego, co wiąże się z losem prawie wszystkich żołnierzy II Korpusu. Przez Rosję, Palestynę, Włochy do tego dramatycznego końca i rozformowania Korpusu. Tym razem chcę panu profesorowi zadać trzy pytania. Tak, ponieważ tematem naszego spotkania jest ojciec Adam Stosiewski. Po co mieliście kapelanów i co wam to dawało? To jest pierwsze pytanie, a drugie pytanie to jest chyba znacznie bardziej dramatyczne. Mianowicie ci biedni ludzie, którzy zostali przeczołgani przez Rosję, przez piekło, którego nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, walczyli i lali krew po to, żeby Polska odzyskała niepodległość w momencie rozformowania drugiego korpusu. De facto tego kraju nie mieli. Co wyście czuli? To jest drugie pytanie. A trzecie pytanie to jest też dotyczące ojca Adama Stosiewskiego. On był konserwatorem, on był historykiem, ale on był jednocześnie dobrą duszą i opiekunem wszystkich możliwych, niech będzie organizacji, grup kombatanckich, z jednej strony. Ale z drugiej strony to był też człowiek harcerzy. Co wy zawdzięczacie za to? To zacząć od pierwszego. Od pierwszego. No więc rola kapelanów. Proszę Państwa, po prostu, zwłaszcza w warunkach wojska na obczyźnie, rola kapelanów była, powiedziałbym, nie tylko religijna, ale również podtrzymywanie ducha patriotycznego. Ja może na przykładzie ojca Adama powiem, aczkolwiek ja ze względu na to, że po więzieniu sowieckim półrocznym jako 16-letni chłopak zmieniono mi kategorię po pewnym czasie i znalazłem się w zaopatrzeniu artylerii, byłem dosyć daleko. Natomiast oddział ojca Adama Studzińskiego, pułk 4 pancerny, był stale w pierwszej linii. Ojciec Adam był prawdziwym kapelanem liniowym. Był stale w pierwszej linii. Pełnił funkcję nie tylko kapelana religijną, ale również sanitariusza, opiekuna żołnierzy. Był szalenie lubiany przez żołnierzy, ponieważ potrafił się wczuć w ich sytuację psychiczną. Także naprawdę trzeba Państwu wiedzieć, że pułk czwarty pancerny był tą jednostką, która z tych trzech pułków, któreśmy mieli w drugiej brygadzie pancernej, która stale wspomagała piechotę. Po prostu poszczególne szwadrony były przydzielane do batalionów piechoty i z tymi batalionami razem walczyły. Więc on, powiedzmy, był szczególnie związany z pierwszą linią. Natomiast jeżeli chodzi o powroty do domu, proszę Państwa, no ja też, ja przeszedłem, prawda, w korpusie. Korpus składał się
głównie z tak zwanych buzułków, takich jak ja, którzy przeszli przez Sowiety. I ojciec Adam przez Bałkany się dostał do Syrii, prawda, i następnie przedtem był kapelanem w obozach niemieckich na terenie Węgier, prawda, Rumunii zdaje się też. No i potem w końcu dostał polecenie od władz duchownych, żeby jednak wzmocnić, powiedzmy, siłę kapelanów w powstałym z Armii Polskiej na wschodzie w Iraku, drugim polskim korpusie. I tą funkcję pełnił Czern przez cały czas. Proszę Państwa, w okresie końcowym miał pewien moment dramatyczny, mianowicie go przydzielono do komandosów. W bitwie o Bolonię, której 70. rocznicę niedawno obchodziliśmy, i tam taki bardzo przykry moment się zdarzył, ponieważ jego kolega, kapelan, ksiądz Waculik ze Śląska, Ślązak, został zastrzelony przez niemieckiego spadochroniarza i go złapano. Żołnierze byli wściekli i chcieli samosądu dokonać na nim, po prostu zabić go. Akurat znalazł się ojciec Adam. Szybko przybiegł w to miejsce, ręce tak rozstawił, powiedział: w imię Chrystusa nie wolno wam zabijać człowieka, który jest w niewoli. I uratował go. Teraz sprawa powrotu. Proszę Państwa, no oczywiście, że wszyscy my, właśnie buzułki, obawialiśmy się. Moja rodzina, ja mieszkałem w Wilnie przed wojną i cała moja rodzina była prześladowana. Ojciec dwukrotnie siedział w więzieniu sowieckim i niemieckim, potem moja siostra znalazła się w łagrze sowieckim. I jakoś dzięki Bogu wszyscy się po wojnie odnaleźli i tylko mnie brakowało. I brat mój napisał mi otwarcie w liście do Włoch, że postanowiliśmy wszyscy, że wezmiemy Ciebie do powrotu, ponieważ uważamy, że miejsce Polaków jest nie nad Tamizą, ale nad Wisłą. To tyle mogę powiedzieć. Proszę Państwa, ojciec Adam opublikował swoje pamiętniki. To jest 400-stronicowy tekst, który zawiera całe jego życie. To jest opowieść jego życia. Nie będziemy czytać całej, chociaż to nie byłoby takie najgorsze, tylko że moglibyśmy to nie przeżyć. Kupcie sobie to. Wspomnienia kapelana 4. Pułku Skorpiona z Monte Cassino. Wyczerpany jest. Nie, no, ale to można kupić. 20 zł kosztuje. Natomiast poprosiłem. A ja jeszcze może dwa słowa powiem. Proszę Państwa, chciałem Państwu powiedzieć o roli ojca Adama po wojnie. Ja go poznałem w latach 60. Dzięki jemu środowisko kombatanckie w Krakowskie ogromnie wiele zawdzięcza. Ponieważ organizował on opłatki
doroczne, na które zjeżdżali się ludzie z całej Polski, nawet ze Szczecina, w których brali udział metropolici krakowscy, między innymi jeszcze jako arcybiskup Karol Wojtyło również. To była jedna jego armia. Także on, dzięki niemu Lubisko krakowskie i śląskie, może najbardziej te dwa, bardzo się scementowały. I mimo pewnych kłopotów z władzami, właśnie te wspaniałe opłaty w przepięknym klasztorze ojców dominikanów, to było coś, co pamiętamy do dzisiaj dnia. A druga znowuż strona działalności to były pielgrzymki na Jasną Górę kombatanckie, w którym też brały udział setki, kilkaset kombatantów. I one też grały ogromną, cementującą rolę naszego środowiska i ja właściwie mogę powiedzieć, że właśnie dzięki ojcu Studzińskiemu to środowisko było jednym z wiodących prawie w kraju. I wielu się na nas wzorowało. To tyle chciałem jeszcze dopowiedzieć. Wiecie, ja w wieku lat 90 to niestety co pewien czas coś przypominam. Pamięć już nie da. Dziękuję. Bardzo dobrze, bo ja sobie raz na jakiś czas coś zapominam i mam w tym kłopot. Posłuchamy teraz ojca Adama ustami aktora Włodzimierza Wowki-Brodeckiego, który chciał puścić tutaj jego filmową zapowiedź, to trzeba by puścić ogniem i mieczem, a to by trochę trwało. W związku z czym nie będę tego robił. Oddaję głos po prostu. Pozwolę, dzień dobry Państwu wszystkim serdecznie, szczególnie jestem wzruszony, że tak jest. W 1984 roku właśnie pan profesor namaścił mnie i mojego konia i 18 maja 1984 roku ruszyłem, może taka chwileczka, konno z Krakowa na Monte Cassino. 4 miesiące trwała wyprawa, ale żegnało mnie grono 30 paru weteranów. Dzisiaj zostało 3 wielkich moich przyjaciół, z którymi jestem na co dzień, a jednocześnie miałem tak wielkie szczęście, że na Monte Cassino odbywał się pierwszy światowy miting pokoju z udziałem wszystkich państw, które walczyły pod Monte Cassino. I dziennikarz, wyobraźcie sobie Państwo, zjeżdżam z góry po złożeniu kwiatów, po niesamowitym tej historii przeżyciu, gdzieś przez te 2 miesiące jadąc w tamtą stronę, już był taki moment, na kolanach, a wejdę, bo nie chcieli mnie wpuścić do Włoch. No, udało się. I zjeżdżam z góry, zatrzymuje się dziennikarz samochodem, Roma, rejestracja, wychodzi mi, że jest żurnalist. I czy jestem Polako militari combattanto originale? No ja Polako originale, no combattanto. Proszę Państwa, czarna broda, czarne włosy, tak? Byłem tak. I, no ale mówię, Mining Internationale de la Paz. No to ja sobie pomyślałem, że to będzie jakaś uroczystość. Umówiłem się na rozmowę z tłumaczem i okazało się, że on organizuje ten zjazd. 84 rok. I on się pyta, czy ja w tym mundurze, na tym koniu, z biało-czerwoną flagą, bo taką miałem przysiągnę, poprowadzę defiladę bojowego sprzętu, który walczył w 1944 roku pod Monte Cassino. No kto by nie chciał? Pomyślałem,
Ja tak, kiedy? W piątek jest poniedziałek, świt, poniedziałek, znaczy niedziela, noc. W poniedziałek ja muszę, mam trzy dni ważną wizę i muszę błyskawicznie, konno dojechać do Peskary, wsiąść na statek, przyjechać do Jugosławii i wrócić do Polski. A on mówi, no nie, tym się nie trzeba martwić za bardzo, prawda? No nie mam gdzie mieszkać. No to tutaj będziemy mieli, mer miasta daje hotel. No to już, ale dla konia jeszcze jedzenie, i, bo mamy zapasy, ale prywatny klub nas przyjął i w prywatnym domu mieszkam, gdzie nas zabrano. A mówię nas, bo nie tylko koń i ja, bo jeszcze był kierowca Malucha, i studentka trzeciego roku UJ-u, która znała język niemiecki, angielski, włoski, była taką osobą najważniejszą na tej wyprawie. No i to nie ma problemu. Na drugi dzień ciężarówka paszy, także została ta pasza. No nam hotel piękny i już. No i oczywiście poprowadziłem tą defiladę. A jak mi przedstawił ten dziennikarz, że ja z Polski pielgrzymuję konno, by złożyć kwiaty na prochach ojców, cała sala wstała. Po prostu było wrażenie niesamowite. A w momencie, kiedy się jedzie, proszę Państwa, ja tu po Krakowie, jak prowadzę szwadrony, to ile wrażenia i mam w sercu. A tam Polak po 40 latach, bo Polacy nie brali udziału w defiladzie, jak zdobyli Monte Cassino. I po 40 latach nie ja, Boba Brodec, tylko Polak prowadzi defiladę. Tutaj są napisy Poland, więc ja sobie też tutaj Poland przyszyłem, żeby nie pomylili, żeby wiedzieli, że to jest Polak na pewno i ta biało-czerwona flaga. I rzeczywiście przed Trybuną Honorową, na której atasze wojskowe wszystkich państw, tak ja salutowałem, to proszę Państwa, jakby mnie tam zapytał dziennikarz, jak ja się nazywam, to bym nie powiedział. Byłem tak mocno poruszony. I było to wielkie przeżycie, największe w moim życiu. I ja to zawdzięczam panu profesorowi, który namaścił mnie, bo wysłaliście mnie i podaliście mi adresy żołnierzy, kolegów, którzy nas przyjęli, Polaków, którzy nas przyjęli o 12 w nocy w porcie. W mundurach przyszli. Boże, jakie to było wrażenie. A tutaj nas nie chcą wpuścić. Więc tak, ale siła woli Polaków była mocna. Także ja przepraszam za ten wstęp, bo chciałem tak nawiązać, że my jesteśmy jednak troszeczkę związani. Z ojcem również, bo kawaleria krakowskich szwadronów zawsze przyjeżdża na wszystkie uroczystości, jak ojciec miał urodziny czy imieniny, to myśmy do klasztorów jeździli konno na zgrudniaki. Teraz po prostu pozwolę sobie. Wystarczy światło? Tak. Będę siedział, Państwo pozwolą, że będę siedział. Żółw. Z językiem polskim nie miałem trudności, bo bardzo dużo czytałem książek czytanych przez mojego nauczyciela Ciechanowskiego. Raz jak pamiętam, przyniosłem do domu do czytania pana Tadeusza i Robinsona Crusoe. Nie mogłem jednak strawić poezji Mickiewicza. Dopiero kiedy dorwałem się do Robinsona, zrozumiałem, że nie każda książka może mnie interesować. Do harcerstwa. Wstąpiłem w pierwszej klasie gimnazjum. Długo w nim jednak nie pozostałem. Bo uważałem, że na zbiórki traci się za dużo czasu, który można wykorzystać na naukę. Później, gdzieś w drugiej klasie, znowu wstąpiłem do harcerstwa, bo pociągały mnie wycieczki, gawędy, jak również prawo i przyrzeczenie harcerskie. Niezapomniane pozostaną wycieczki harcerskie, które były połączone z miejscami historycznymi, gdzie kiedyś przebywał Jan II Sobieski. Nie zapomnę wycieczki do groty, w której przebywał król w zakonie. Nowicjat nie poszedł mi gładko. We wrześniu, kiedy rozpocząłem rok szkolny, usłyszałem orkiestrę z gimnazjum Świętego Jacka
ogarnęło mnie ogromna ochota powołania powrotu do żółć. Były nieraz wypadki, że już podejmowałem decyzję o wystąpieniu z nowicjatu. Trzeba przyznać, że wahanie moje rozproszył często submagister ojciec Pius, znakomity był też ojciec Atanazy Fitz, docent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Lwowskiego. Napad Niemców na Polskę. Spotkało się żołnierzy, którzy mdleli wyczerpani na drodze. W tłumie wchodzącym na wschód widziało się wszystkich. Szły grupy przemęczonych żołnierzy, szukających okazji do wstąpienia do jakiegoś oddziału. Szły kobiety, które nieraz pchały przed sobą na wózkach dziecięcych cały swój majątek. Wszystko to odbywało się bez większego hałasu. Można by sądzić, że ciągnie jakiś mak przez poświęcenie księżycowej nocy. We wszystkich wstąpiło nowe życie. Już napotkany żołnierz nie pytał mnie, kapelanie, kiedy to się skończy. Wrzucono się też do oglądania tego strasznego klasztoru, którego widok w postaci ruin napełniał lękiem i jako taki pozostawał przed wszystkimi w pamięci tych, którzy czekając na chwilę dotarcia, do natarcia, dzień w dzień weń się wpatrywali i obserwowali, jak te ruiny pod wpływem ognia artylerii alianckiej codziennie się powiększały, jak coraz to nowe partie klasztoru obsuwały się, odsłaniając resztki następnych arkad, które z kolei potem również znikały. Teraz każdy żołnierz chciał go z bliska zobaczyć. I potrzeba było aż wstrzymywać żołnierzy, by nie wszyscy naraz szli go oglądać. Nie wszystko przecież było skończone, a porządek oddziała musi być. Ze innymi ja wybrałem się do oglądania klasztoru. Po drodze oglądałem po kolei i gardziel, masę albanas, wszystkie leżące, wszystkie jeszcze nietknięte. Tak jak Niemcy zostawili tylko jakby jakieś zmarłe. I także wrażenie będzie się miało zawsze, a potem jak widok każdego opuszczonego przez wroga terytorium, zanim ono nie zostanie zagospodarowane przez własne oddziały. Przy ruin natrafiłem też na mały, rozbity skład nowych książek. Wyciągnąłem z piasku egzemplarz żywota świętego Benedykta i świętego Scholastyki oraz i świętej Scholastyki oraz kilka innych małych obrazów. Tak, wojna wiele rzeczy może zniszczyć, ale ducha, który zawarty jest w tych książkach, na pewno nie. Wspomnienia o ojcu generale Adamie Studzińskim nigdy nie będą pełne, jeżeli nie przywołamy bardzo bliskich związków ojca generała z Wadowicami. I to nawet nie poprzez bliską przyjaźń ojca Adama Studzińskiego, najpierw z księdzem, biskupem i kardynałem, metropolitą krakowskim Karolem Wojtyłą, a od 1978 roku papieżem Janem Pawłem II, ale poprzez równie bliską przyjaźń z wadowickim kolekcjonerem oraz pasjonatem historii, kolegą Zygmuntem Krausem. Mówiąc o związkach ojca generała z Wadowicami, musimy jednak wrócić pamięcią do 15 listopada 1981 roku, kiedy to właśnie wtedy jeszcze ojciec pułkownik Adam Studziński poświęcił pomnik żołnierzy 12 Pułku Piechoty. Pomnik, który wywieziony przez władze poprzedniego systemu ustrojowego na Wadowicki Cmentarz Narodów, dzięki staraniom ówczesnych członków Związku Zawodowego Solidarność, a przede wszystkim ogromnej społecznej pracy pana Kazimierza Malczyka, późniejszego pierwszego po zmianach ustrojowych burmistrza Wadowic, wrócił na swoje prawowite miejsce.
podpułkowe koszary. Jednak prawdziwa przyjaźń ma to do siebie, że nie kończy się na jednym spotkaniu, ale jest pielęgnowana latami. I tak pielęgnowana była przyjaźń ojca generała z kolegą Zygmuntem. A owocami tej przyjaźni były nie tylko liczne ich spotkania oraz długie obydwu przyjaciół rozmowy. Ta przyjaźń zaowocowała też m.in. wystawą ze zbiorów wadowickiego kolekcjonera w krużgankach klasztoru ojców dominikanów w Krakowie. Na wystawie eksponowane były materiały upamiętniające udział Polaków w walce o niepodległość Stanów Zjednoczonych, ich wkład w rozwój i kulturę Ameryki oraz duży zbiór medali o tematyce polskiej. Z kolei ojciec pułkownik Adam Studziński w dniu 13 września 2005 roku poświęcił zarówno prywatne Muzeum Hells Angel i zbiory kolegi Krausa, ale też chyba jedyny do dzisiaj w naszym kraju pomnik poświęcony ofiarom terroryzmu, który z inicjatywy jego autora, artysty rzeźbiarza z pobliskiej Choczni, pana Zbigniewa Świrka, po zamachach na World Trade Center oraz w Madrycie został posadowiony właśnie na terenie prywatnego Muzeum Hells Angel. Nie tylko legenda mówi, bowiem ojciec Adam Studziński sam tę zależność podkreślał, że to po tamtych uroczystościach, nagłośnionych przez ogólnopolskie media, odpowiednie czynniki państwowe przypomniały sobie o ojcu pułkowniku, jednym przecież z ostatnich uczestników bitwy o Monte Cassino, co skutkowało, że niespełna 8 miesięcy później, 3 maja 2006 roku, został on mianowany do stopnia generała brygady. Kolejnym owocem przyjaźni oraz związków wówczas już ojca generała Adama Studzińskiego z kolegą Krausem i z Wadowicami miała być przygotowywana z ogromnym rozmachem przez kolegę Zygmunta wystawa prac malarskich ojca generała, historyka, konserwatora zabytków oraz artysty malarza. Pokazanie prac tego przede wszystkim wielkiego człowieka miało być jednym z elementów wystawy, która otwarta 13 września 2008 roku w Muzeum Hells Angel pokazuje zwiedzającym dorobek artystyczny przyjaciół malarzy Karola Wojtyły. Niestety, śmierć ojca generała w dniu 2 kwietnia 2008 roku prawie zniweczyła te plany. Jednak nie do końca, bowiem kolega Zygmunt uczcił pamięć swojego przyjaciela. Nie tylko skromną ekspozycją jego akwarel, ale też odsłonięciem pierwszej tablicy upamiętniającej tego kapłana, harcerza, żołnierza i przyjaciela, wmurowanej w ścianę frontową prywatnego Muzeum Hells Angel. Szkoda tylko, że podczas tej uroczystości tablica upamiętniająca tego wielkiego przyjaciela Wadowic i Wadowiczan nie została poświęcona. I to z jakże prozaicznego powodu. Po prostu żaden z zaproszonych kapłanów nie zaszczycił w tym dniu Muzeum Hells Angel swoją obecnością. Jak już powiedziałem, ojciec generał Adam Studziński odszedł od nas 2 kwietnia 2008 roku. Trudno więc byłoby zaprzeczyć, że i tą śmiercią podkreślił swoje związki z Wadowicami. Odszedł bowiem w 3. rocznicę śmierci innego przyjaciela, tego małego chłopca urodzonego przy ulicy Kościennej 7 w Wadowicach, który 16 października 1978 roku został powołany na stolicę Piotrową jako 264. papież Kościoła katolickiego. Symbolika to aż nadto czytelna. Dlatego już kończąc dodam, że doczesne szczątki ojca generała Adama Studzińskiego spoczęły w dniu 9 kwietnia 2008 roku w Alei Zasłużonych cmentarza Rakowickiego w Krakowie. We'll be right back.
razy pragnęłaś wolności, tyle razy dławił ją kat, ale zawsze czynił to obcy, a dziś brata zabija brat. Zostanie zerwany, po wolności uderzył dzwon. Kapłan przelał swą krew, abyś ty mógł żyć w wolnej ojczyźnie bez cierpienia.